serdecznie witam wszystkich smakoszy. Moja tegoroczna kapusta jest już dobrze ukiszona, więc postanowiłam ugotować bigos. Jest wiele odmian bigosu, a jego smak zależy od tego, jakich składników dodamy do kapusty. Dzisiaj na bigos przygotowałam kapustę kiszoną, kapustę białą, cebulę, grzyby. Grzyby suszone wczoraj namoczyłam we wrzącej wodzie, stały przez całą noc. Będzie potrzebne mięso. Mam tutaj łopatkę wieprzową z kością, wędzony boczek oraz kiełbasę podwawelską. Przyprawiać bigos będę liśćmi laurowymi, zielem angielskim i pieprzem. Do smaku dodam także suszone śliwki, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, czerwone wino. Do podsmażania mięsa przygotowałam także odrobinę oleju. Na koniec bigos doprawię pieprzem, bo podejrzewam, że sól nie będzie potrzebna, bo zarówno kapusta kiszona, jak i boczek wędzony są słone. Wszystkie składniki oraz proporcje, jakich użyję do gotowania tego bigosu, podaję w opisie pod filmikiem. Zaczynam od poszatkowania białej kapusty. I teraz będę warstwami wrzucać kapusty do garnka. Wrzucam mniej więcej 1/3 poszatkowanej białej kapusty. Dodaję kiszoną kapustę. Kiszonej kapusty nie muszę siekać, dlatego że bardzo drobno ją poszatkowałam przed kiszeniem. Do kapusty dodaję namoczone grzyby. I część przypraw. Liście laurowe, ziele angielskie i pieprz. Dodaję także kilka suszonych śliwek. Na razie garnek odstawiam i poszatkuję resztę kapusty i tak samo warstwami wszystkie te kapusty z przyprawami poukładam w garnku. Cała kapusta biała jest już poszatkowana i w garnku. Dokładam resztę kapusty kiszonej. Dodaję resztę przypraw. Wszystko zalewam wodą z moczenia grzybów. A jest tu jeszcze troszkę grzybków, to je wyciągnę. Grzyby sama zbierałam i czyściłam, więc są bardzo czyste, ale jak się płucze grzyby, zawsze na dnie może być odrobina piasku, więc całej wody nie wylewam. Do kapusty dodaję jeszcze trochę wody. I teraz nakrywam pokrywką i zaraz postawię na palnik. Jak kapusta się zagotuje, zmniejszę grzanie i będę ją gotować na minimalnym grzaniu do miękkości. Oczywiście od czasu do czasu będę ją mieszać. Kapusta nastawiona, więc teraz pokroję w kostkę cebulę. Kostka nie musi być zbyt mała. Cebulę na razie odkładam na talerz. Teraz pokroję boczek. Pokroję go w dość grubą kostkę. Te bardziej tłuste kawałki będę podsmażała jako pierwsze. I te kawałki pokroję na nieco mniejszą kostkę.
Boczek gotowy, teraz będę kroiła kiełbasę. Kiełbasę obrałam już ze skórki, teraz pokroję ją w takie półcentymetrowe plasterki. Kiełbasa gotowa i na końcu pokroję łopatkę. Mięso z łopatki pokroję na dość dużą kostkę, taką mniej więcej 3x3 cm. Łopatka jest z kością, więc ten kość odcinam i wrzucę go do gotującej się kapusty. Doda tej kapuście smaku. W międzyczasie, gdy kroiłam cebulę, boczek, kiełbasę i mięso, migos zdążył mi się zagotować. Już go raz przemieszałam. Teraz dorzucam kościk. Zmniejszam grzanie do minimum i będzie się ta kapusta gotować do miękkości. Tymczasem w drugim garnku będę podsmażać mięsa. Na dno wlewam odrobinę oleju. Naprawdę niewiele, tylko tyle, żeby mi się do dna nie przykleił boczek. Garnek jest zimny i teraz do zimnego garnka wrzucam ten tłusty boczek. Włączam grzanie i powoli będę ten boczek wytapiać. Tłusty boczek się już wytopił. Mamy piękne skwarki. I teraz dorzucam chudy boczek. I przez chwilę będę go podsmażać, żeby się lekko zrumienił. Boczek zaczyna świerczeć, więc czas najwyższy dodać kiełbasę. I kiełbasę z boczkiem także troszeczkę podsmażę, aby się lekko zrumieniła. Wszystko się ładnie smaży. Teraz dodaję mięso. I mięso będę podsmażać tylko do ścięcia. Teraz, kiedy mięso już jest ścięte, dodaję cebulę. Nie dodawałam cebuli na początku, bo by mogła się przypalić. Teraz równie dobrze się przesmaży, a nie będzie problemu z przypaleniem. I chwilę będę to wszystko podsmażać, żeby cebula straciła swoją surowość. Cebula się zeszkliła. Teraz doprawiam wszystko pieprzem, podlewam czerwonym winem, oczywiście wino czerwone wytrawne, zmniejszam grzanie do minimum, nakrywam pokrywką i będę dusiła to mięso do miękkości. Kapusta gotuje się od 2 godzin. Sprawdzałam ją przed chwilą, jest już miękka, więc teraz dodam do niej koncentrat pomidorowy. I powidła śliwkowe. Są to naszej własnej produkcji powidła,
które gotowaliśmy na działce w dużym kotle. Oczywiście gotowaliśmy je na świeżym powietrzu. Była to cała fajna impreza. Teraz to dokładnie wymieszam. Mięso gotowało się krócej od kapusty i na pewno nie jest jeszcze miękkie, ale żeby ten bigos miał dobry smak, w tej chwili poprzerzucam to mięso do bigosu. Przerzucam łyżką cedzakową. No, wydaje mi się, że mogę to wlać. Wszystko dokładnie wymieszam i będzie się ten bigos gotował jeszcze na małym ogniu do miękkości mięsa. Posmakuję go tylko, żeby wiedzieć, jaki już ma smak. Super! Minęło pół godziny. Wspaniale pachnie. Mięso w bigosie też już jest miękkie. Posmakuję. Bigos już jest pyszny, a nabierze bardziej wyrafinowanego smaku, jak będzie odgrzewany co najmniej 2-3 razy. Smak tego bigosu najlepszy jest po 3 cyklach zagotowania i schłodzenia. No, jest to szczera prawda, bo ten bigos jest przepyszny. Duża ilość mięsa, kiełbasy i wędzonego boczku, a do tego grzyby, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy i przyprawy sprawiły, że ten bigos ma wyśmienity smak. Wszystkim smakoszom gorąco polecam ugotowanie tego bigosu i wszystkim życzę smacznego!